Kiedy zostaniesz sam, nie uciekaj tylko do wspomnień. Inni też chodzą ulicami. Jest czas ziarna, czas kwiatu i czas jesiennych pejzaży, a także wiatr listonosz o skrzydłach światła i księżycowa melodia nowych słońc. Witam na kolejnym spotkaniu grupy Literackiej Słowo przy towarzystwie miłośników Ziemi Mileckiej na promocji ostatniej książki poetyckiej pana Jana Stępnia Miejsca na przystankach czasu. Kim jest Jan Stępień? No i wyszło, że to poeta, aktor, kabareciarz, nie mylić z kobieciarzem, artysta plastyk, muzealnik, animator kultury, dziennikarz, radiowiec, autor tekstów, recytator, działacz kulturalny, no i teraz emeryt. Emeryt od trzech lat. Aktywnie. No na pewno praca w muzeum to była moja, w zasadzie tak jak tutaj napisałem we wstępie, moja miłość. Również i działalność w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej, jako że to ma bardzo wiele wspólnych momentów. I od razu myślę o Jadłowce, gdzie z grupą kilku osób, właśnie z Klubu Środowisk Twórczych, między innymi Ania Propanty i nieżyjąca już, i Krysia Książnicka, nieżyjąca już, uratowaliśmy przed wielkimi spychaczami jadernówkę, ponieważ to miało być zburzone, wykurzone. Dzięki naszej działalności jako Klubu Środowisk Twórczych i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej jadernówka pozostała i weszła z powrotem w ojcowskie objęcia Muzeum Regionalnego. No ja może jeszcze, zanim bym cokolwiek powiedział, nie wiem czy tutaj dość dużo jest napisane w tej książeczce, a z samych wierszy też coś tam wynika, ja ograniczyłbym się tylko do podziękowań, a mam za co dziękować wielu ludziom, którzy przyjaźni poezji, przyjaźni działalności kulturalnej na terenie Mielca. Biblioteki Publicznej w Mielcu poproszono mnie o nadzorowanie, o takim moderowanie tego dzisiejszego spotkania. Tak jak już było powiedziane, Miejsca na przystankach czasu to kolejne wydawnictwo autorstwa pana Jana Stępnia, a ja tylko tytułem uzupełnienia podam, że pan Jan jest autorem tekstów opracowywanych do wielu wydawnictw towarzyszących wystawom Klubu Środowisk Twórczych. Mnóstwo wystaw Klub Środowisk Twórczych realizował i do tych wystaw ukazywały się katalogi i właśnie autorem wielu tekstów do tych katalogów jest obecny tutaj pan Jan Stępień. Ale dzisiaj skupimy się na miejscach na przystankach czasu, na tym najnowszym wydawnictwie, które państwo otrzymali przy wejściu na dzisiejsze spotkanie. Dużo pan Jan napisał we wstępie, we wsłowie od autora, przytoczę taki najpiękniejszy fragment, który jest kwintesencją tego, co jest zawarte w tomiku. Mogłem też zachwycać się wspaniałościami tego świata, ludźmi i ich czynami w dziele dobra i zła oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami i troskami poprzez swoją poezję. I takie też są wiersze pana Jana Stępnia zgromadzone w tym wydawnictwie. Są to wiersze pełne zachwytu nad tym, co nas otacza, pełne nostalgii, pełne wspomnień, pełne wędrówek po naszym mieście, pełne uczuć, wrażliwości, takiej typowej dla pana Jana Stępnia, jako artysty malarza, jako poety, jako tego aktora, recytatora, człowieka o specjalnej wrażliwości, który w specjalny sposób odbiera to, co go otacza. Ale podejrzewam, że w tej chwili nadszedł już czas, żeby usłyszeć interpretację wierszy napisanych przez mężczyznę przy wykonaniu dwóch wspaniałych kobiet, takich gwiazd świecących na firmamencie mieleckiego środowiska artystycznego, takich naprawdę doskonałych osób w interpretacji, jeśli chodzi o interpretację poezji mieleckich artystów, mieleckich poetów. I dzisiejszymi takimi właśnie tymi gwiazdami, które nam przedstawią te perły zgromadzone w wydawnictwie Jana Stępnia, będzie pani Maria Orłowska i pani Elżbieta Witek,
No, kolejność nazwisk, typowo bibliotekarska, alfabetyczna. Kochane panie, oddaję panią teraz głos. Zaczniemy od żartu. Jak żart? Jakżeś oporna jest taka czystość nieskazitelna, nienasycona. Zawżeś początkiem, idealnie oczekującym na deszcz słów. Chociaż wcześniej jest myśl, nie lękasz się. Ty pierwsza rzucasz światu jej sens. Twoja kłamliwa bladość wchłania go jak gąbka. Cóż mam robić? Bez ciebie nie okłamię, ani prawdy nie ustalę. Bez ciebie nic nie znaczą moje myśli przepastne. Bądź mi więc i udawaj uległość, moja czysta kartko, abym myślał, że jestem ponad tobą. Ach, ten czas. Było, nie było, kocha, nie kocha, wróci, nie wróci, miąż. Od rumianek, zwykły, niezwykły, nic, a coś. Natura siedzi w nas, bez nas i chichocze do czasu, a on wciąż nieubłagany. Wspomnienia wigilijne. Któraż to zima zaprasza, a sami odjechały już. Tylko cień na śniegu i gołębie na rynku. Inny świat był wtedy. Fasady mamiły liszajami. Odarte zimą uliczki, gdy nikt nie widział, wygładzał księżyc. Młodość, miłość, nadzieja, jak lukier były na zakalcu. Ten mały świat wystarczał na podróż poślubną z funduszów czasów i na dzieci z marzeniami pod kontrolą. Dzisiaj samolot unosi je przez niegranice do uwolnionych myśli, na wyspy przetrwania, wszelkich oddaleń, do spotkań rzewnych, gdzie słowa nieznane, różnojęzycznie głośne, zagłuszane przez wiatr odległości. Droga, którą idziemy, nie kończy się za widocznym wzgórzem. Jej jasna wstęga, jak rzeka, płynie do następnych horyzontów. Więc kiedy zostaniesz sam, nie uciekaj. Jutro też będzie dzień. Smutna wiosna. Dzisiaj smutna byłaś, jakby księżyc swą twarz srebrzył nie dla ciebie. Latarnie nad głową za późno zbudzone odwracały cień chwili, gubiąc nasze ślady. Zamyślona tak byłaś, nieobecna w czasie, który oplótł twe myśli węzłem braku nadziei. Stałaś z boku, a przecież mówiłaś nie do mnie. W twarz patrzyłaś, a jednak w oczach inne odbicia. Powiedz, może doradzę, zwiążę nitkę zerwaną jak włos babiego lata. To przecież już wiosna. Popatrz, jak jej wiele w smutku tej forsycji, która traci swój blask, w zieloność przenika. Popatrz, jak jej wiele w ludziach, którzy obok, jak wiele jej w oknach, w przelotnych spojrzeniach, w blasku wystaw, galerii, wszędzie dookoła. A ty stoisz wciąż z boku niezdecydowany. Podaj rękę tej wiośnie. Z tobą będzie jej raźniej. W możnogrodzie spotkania tajemne, dawne odzyskują siebie kodem trwania. Brzmią jak nutki na pięciolinii
wyraźniej smaku pierwszego. Zwiastują i są obrazy pośród zielonych poranków. Z podziwem układam wdzięczne kolory lat odległych. W ogrodzie młodości jest dziewczyna z portretu, który malowała Ola na zamówione westchnienia wiosennej nadziei. Są dziadkowie, pochyleni wiekiem i chwałą ojczyźnianych pejzaży, z chopinowską wierzbą w dali nostalgicznej obecności. Rodzice spoglądają na samotne zmierzchy porcelanowych fotografii. W moim ogrodzie dzisiaj i ja czekam po kolejny wiersz, po następny obraz. Choć rosa na liściach, a niebo coraz niżej rozlewa rubinową zapowiedź. List. Serdecznie dziękuję. Prosimy jeszcze, panie. Szczęśliwa ma jest na szczęście. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że teraz najwyższa pora, żeby zaprosić pana Jerzego Montarza. Poeta, bars, mielcianin urodzenia, rozumiem, przyjaciel grupy literackiej Słowo i Towarzystwa Mielewników Ziemi Mielewskiej. Przyjaciel i członek. Jerzy, mam... Niezmiernie się cieszę, że mogę ja nie wystąpić, bo tak jak wspominam, znamy się od wielu lat, albo jeszcze dłużej i przyjaźnimy i co prawda my już jesteśmy takim trochę elementem uzupełniającym pejzaż jesienny, ale mimo wszystko zostało w nas trochę dziecka i stąd ta poezja i stąd właśnie nasze zainteresowania czymś, co nie jest tak oczywiste. Była próba, było znakomicie, teraz też będzie lepsze. A więc proszę Państwa, w ubiegłym roku ukazała się moja płyta Romans na Wyszborolkach. Płyta jakby nie doczekała się promocji w Mielcu, więc ja może tytułową pieśń, a później powiem kilka słów jeszcze o tym materiale. Romans na Wyszborolkach. Od dni poczętych do ostatnich wrodzeń słów na wyrost, jak drzwi szukamy trochę światła, biegniemy po miłość. Koniec epoki dekadentyzmy, pis może lepiej bi. Znajoma guma do rzucia, maraton otwartych drzwi. Serca na wynos, serca na wynos, miłości i cechat. Promocja uczuć, to godny pakiet rad. Serca na wynos, miłości i cechat. Promocja uczuć, to godny pakiet rad. To romans na Wyszborolkach, z krawatem na szczęście trwałem. Najnowsza receptura, na szucie doskonałe. Absolutnie masaże masażystki, absolutnie potrzeba nagła. Absolutnie zagrają maszyniści, albo dum zagra Viagra. Zmierz dawno po premierze, przymierza chłodny płaszcz. Czy ty naprawdę wyszłaś, czy tylko ze mną grasz? Serca na wynos, miłości pizza hat. Promocja uczuć, to godny pakiet rad. Serca na wynos, miłości pizza hat. Promocja uczuć, to godny pakiet rad. To romans na Wyszborolkach, z rabatem na szczęście trwałem. Najnowsza receptura, na
doskonałym. Od dni poczętych do ostatnich w rodzaju słów na wyrost, jak w ciebie szukamy trochę światła, biegniemy pójść. Jest taka nadzieja, że niedługo się ukaże ten tom przy właśnie wsparciu również środowiska mieleckiego i Grupy Literackiej Słowo, za co bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jesienią będzie nam dane spotkanie właśnie w ramach promocji tego tomu. Chciałbym bardzo, żeby tak się wydarzyło. A właśnie jest też drugi pomysł realizowany, czyli Przewodnik Poetycki Polska, i tam docelowo będzie recital z tych tekstów, które tam napisałem. A teraz posłuchajmy jeden z tekstów. Kolumna Zygmunta. Otóż, jak mówię, sięgam daleko do historii, sięgam tutaj w tej pieśni do roku 1612, gdzie spacerowaliśmy po Placu Czerwonym troszkę w innym charakterze niż w ostatnich dziesięcioleciach, ale warto znać historię. Ja przyznam, że Państwo widzą po moim kalendarzu, mogłem jedynie innej się uczyć, czyli znałem hołd pruski. A okazuje się, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi kolumna Zygmunta w Warszawie, tam stał łuk triumfalny, tam się odpoczynał hołd ruski. Wiele informacji na ten temat w internecie znalazłem po latach i stąd powstała pieśń Kolumna Zygmunta. Królu Zygmuncie, chłopcy, całymi dniami jeżdżą pod twoim nosem na deskorolkach, pewnie cię lubią. Królu Zygmuncie, chłopcy, całymi dniami jeżdżą pod twoim nosem na deskorolkach, pewnie cię lubią. Dziewczęta prezentują narzeczonych, politycy wygłaszają manifesty, pewnie cię lubią. Mieszkańcy wdzięczni za stolicę, z tobą witają nowy rok, pewnie cię lubią. Szkoda, że nie objąłeś tronu cara, w tym wielka była materia i wiara. Jakby to się skończyło, kto to wie, kolumny mogły być tu nawet dwie. I tak by może wyszło nam z rozpędu, jedna w Warszawie, a druga na Kremlu. Szkoda, że nie objąłeś tronu cara, w tym wielka była magnateli wiara. Jakby to się skończyło, kto to wie, kolumny mogły być tu nawet dwie. I tak by może wyszło nam z rozpędu, jedna w Warszawie, a druga na Kremlu. Pozostał tylko powód rosyjskiego święta, lecz może dobrze, że to ktoś pamięta. Pozostał tylko powód rosyjskiego święta, lecz może dobrze, że to ktoś pamięta. Bo była taka wola Boża, że Polska brzmiała od morza do morza. Królu Zygmuncie, chłopcy, całymi dniami jeżdżą pod twoim nosem na deskorolkę. Pewnie cię lubią. Dziękuję bardzo. Dzisiejszego wieczoru chcę Państwu przypomnieć, że Janek przez prawie dwie kadencje w niełatwym okresie, w latach 1996-2003, w okresie bardzo trudnym, przejściowym, prawda, pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i wiele towarzystwo Jankowi zawdzięcza dla dokonania w tym, nie tylko w tym okresie, bo wcześniej był także przypomnę sekretarzem Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Jesteś, Janku, nie tylko żywą legendą towarzystwa, bo ciągle jesteś twórczy. I mamy nadzieję, że twoja twórczość będzie trwać nadal. W związku z tym pozwól, że symbolicznie
symboliczne wręczyć i coś, powinien to może otworzyć, albo to sam zrobić, to jest symbol, to jest pióro, które pozwoli ci, mam taką nadzieję, napisać coś jeszcze dla nas. Dlatego nie dla Towarzystwa Myśliwych Żydowskich, nie dla Grupy Literackiej Słowo, dla środowiska mieleckiego. Gratuluję ci, my czytamy na kolejny tomik. Bardzo proszę. Tym ludziom, których wymieniłem, tych dyrektorom tych placówek kulturalnych, historycznych z terenu naszego miasta, którym podziękowałem. No i tu dołożyłbym jeszcze redakcję dawnego, nieznanego przez połowę z Państwa Głosu Załogi, bo tym młodym nieznanym ta gazeta była, to pismo i rozgłośnia zakładowa, w której pracowałem przez 5 lat.